Witam serdecznie. Ja na pewno nie jestem Niklaus. I wszystko, co dzisiaj będzie ukradzione, nie będzie ukradzione przeze mnie. Słuchajcie, symulator złodzieja. Spodobało się, także pokradniemy jeszcze sobie trochę. Ja wam za... Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, za co bekłem. Prawdopodobnie, jak zawsze, za niewinność. Teraz będzie lepiej. Teraz się nie dam. To jest niesprawiedliwy świat. Nie jestem poszukiwany. Czego się gapisz, Karlico? A! Bo im się moje parkowanie nie podoba. Dobra, stracimy się na chwilę. Dokupimy sobie wytrychów. Teraz już mamy poważne rzeczy do robienia. Musimy wykupić sobie elektronikę poziom pierwszy. Tylko, że do tego potrzeba dwa punkciki, a mamy jeden. Także trzeba trochę jeszcze porobić włamów. Zaczęło się jak u Hitchcocka. Trzęsieniem ziemi. A, tu wszystko wziąłem. A potem będzie stopniowo rosło napięcie. Okej. Okay. Hajsu już troszkę mam, jak widać, 70, znaczy 7 tysięcy, no 70 tysięcy to jeszcze nie, ale to kwestia czasu. Tu mam ten telefon, za niedługo będę mógł już go wyczyścić. Jadymy na robotę. Jakieś takie rutynowe, małe kradzierstwa. Nic szczególnego. Dobra, przede wszystkim to się prześpimy. Do, myślę, 12 to jest dobra pora na kradzenie. Siema, Costello. I teraz tak. Ej, czemu wszyscy ludzie tutaj są karłami? A bo ja taki wielki? To trochę ciulato być złodziejem, mieć taką posturę. To złodziej raczej powinien być taki mojego wzrostu, niewielki. Gibki, sprytny. Siema, Sniki Pasierb. U Smithów mamy potłuc lampki wina za 500 dolarów, ale uwaga, oni mają kamerę, ale ja już na przykład wiem, że państwo Smithowie mają tutaj taki transformator, który ja im wyłączę. I teraz mamy 240 sekund. Jedyny problem jest taki, że tu łażą ludzie. Ale... Może akurat nikt nie będzie szedł. Widzicie, że już mam nieprzeciętnego skilla w otwieraniu takich zamków. Cyk. Cyk. Tu wyłączone wszystko. Wspinamy się. Bam, bam, bam. Mogę teraz już też otwierać okna takim nożem do szyb. Cyk. Pyk. I tak.
Jakieś pamiąteczki. Gitarra. Gitarra. Na sejfy nie mam czasu. Te lamp... A, to są te lampki do wina. W sumie? W sumie? Kurde, jeszcze raz. A nie. A nie, jeszcze jednak jeszcze raz. To nie jest takie łatwe. Co? Jeden telefon? Serio? Jaki dramat. Dobra, mnie tu nie było w każdym razie. No i dobra, to jest zrobione elegancko. Z nieusuniętą historią. A może właśnie tam są jakieś kurde nie wiadomo co. No to wyszło. Powiem wam. Nienagannie. To wyszło nienagannie. Teraz tak. Mamy tu jeszcze. Do zrobienia Johnsonów. Którym trzeba zniszczyć lub ukradnąć dekoracje i potłuc naczynia. I oni mieszkają pod 102. A, to są ci, co trzeba przez ogród do nich włazić. No dobra, to tak zrobimy. A, tylko że do nich trzeba wejść w dzień, bo oni mają rolety przeciwwłamaniowe i gówno, w nocy nic nie zdziałamy tutaj. A, tu się można ale wspiąć, to warto wiedzieć. Krasnala nie idzie zabrać. Dzień dobry, panie Trejek. Czy ja robię coś nielegalnego? Nie! Co? Ja tylko przechodzę. Z tragarzami. Kurde, ktoś na mnie wezwał psy. No serio? Przecież... A! Tamci się skapli, że im chatę opędzlowałem. Dobra, nie jest źle. Opędzimy te gitary. I wrócimy tam. Siema, kamieneczka. Welcome back. Siema. O cholera, $1200 będzie za niego. Jak się nauczę ten. Usuwać dane. No to nieźle. Dobra. To do Gridview. Nie dojechaliśmy na czas. Podejście numero duo. To była chata jaka? 102.
Dobra. Czyli o które co? Mogą być, no, o tej godzinie to już powinni być w robocie normalni ludzie, nie? No. I teraz tak. Czy to jest niedziela? Nie wiem, czy to jest niedziela. Kurde, są w domu. Czemu oni są w domu? Co to są? Bezdomni chciałem powiedzieć. Streamerzy? Czy co? Chyba bezhandlowa. Siema, Przemek. Ten ma jakąś chorobę chyba dziwną. To się chyba fachowo nazywa pierdolec. Beatings. Potłucz naczynia, zniszcz, ukradnij dekoracje. Kurde. Może być trochę ciężko, jak są w domu. A spróbować można. To się zawsze przyda. No jest to pewne utrudnienie. W nocy, ale w nocy nie idzie wejść do tego domu, bo oni mają wszystko pozamykane. Ej, ale... Właśnie, a jakby się... Jakby poczekać aż... O! Jakby poczekać aż pójdą spać? I jak zasną, to opędzlować? I no potem nie wyjdę. I bym musiał... zaś czekać. Spędziłem noc w domu sąsiada. Tylko że kurde, to będzie trwało, a trwało. Ja pierdzielę. Tam są te naczynia. Czajcie, ktoś wam wpada do pokoju i próbuje wam rozdupić naczynia. Stary wstał. Nie możesz się schować. No właśnie, nie mogę tu się schować. Kurde, ciężka sprawa, powiem wam. Chyba, że po prostu wpadam, dup, dup, dup i uciekam. To też jest jakaś opcja. Dobra. Patrzcie. Freeze! O kurwa.
Zapomniałem, że my są w Ameryce. Żeby mój Piotruś nie zszedł na złą drogę, bo na tym świecie to same kur, gwiazdka, gwiazdka i złodzieje. Dziękuję bardzo, Schilders. No właśnie. Kurde, typ ma broń. Jakby to zrobić? Dziękuję bardzo, Schilders. Polecam cię na przyszłość. Nie są proste rzeczy. Wrzucić gaz? Nie, nie ma opcji wrzucenia gazu, niestety. Kurde, a może jest taka pora, że ich nie ma, ale... Oho, pierdolec. Może, że ich nie ma, ale mieszkanie jest niezamknięte na te wszystkie przeciwwłamaniowe cuda. Trzeba popróbować. Ja przeparkuję się bliżej. No właśnie, Hachorka, to jest dobry pomysł, ale trzeba obadać, kiedy się to dzieje. Tylko auta nie zostawiaj na drodze. No nie zostawię. Tam jest parking najbliższy. Właśnie, nie wykupiłem żadnych informacji o tym domu, bo jestem skąpy. Mi szkoda hajsu, spróbuję to zrobić własnymi siłami. Dobra, a spróbujemy na przykład tak, nie wiem, 23. No i ciul, pospuszczane te... Wszystko... Okna pozawierane... Ej, ale... Czemu tych drzwi nie idzie otworzyć żadnym rodzajem wytrycha? Tylko kluczem. Pod wycieraczką. No niestety nie mają wycieraczki. Ale muzyka leci, to chyba nie śpią. Może, kurde, nie mają kluczy pod tym. Może jednak śpią. Nie, no nie ma ich chyba. A może nad ranem?
skąd muza. Że nie wyłączyli. O, skoro świt. Spróbujemy. Jezu, ciężkie życie złodzieja, ale w tym ciepło. A, są. Ale wszystko mają, kurde, zabunkrowane. Dobra. Jedziemy wykupić o tym domu. Podpowiedzi. Mam 8 koła, stać mnie. Co on tam ogląda? Nie wiem. Są ludzie, co o 4 nad ranem oglądają telewizję. Dziadki stare stają i oglądają. To byli Johnsonowie? Sto dwa, tak. Chuj, stać mnie. Raz za bóle. W garażu znajduje się klucz do drzwi wejściowych. Mamy ich. No zaraz przeczytamy, spokojnie. Jeden z lokatorów ma w garażu znajduje się klucz drzwi wejściowych. Aha. Okej. Od 21 do 5 ich nie ma. Wcale nie podejrzany samochód. Nie wiem, mi się w ogóle nie wydaje podejrzany na przykład. Jezu, co ja to zrobiłem? Paliwo. Firmowe. Greendale Drift. Te auta to chyba wszystko są Tesle. One są takie cichutkie. No jaj, no że. Ich nie ma, ale dom jest zamknięty. Jak się dostać do garażu? Kurde bele. Czekajcie. Musisz wejść do nich jak są w domu i poczekać aż pójdą sobie.
Chyba tak. To jest koncepcja. O 20 im wbije do chaty, o 21 wyjdą. Później jak wyjść? Nie wiem. Zobaczymy. Przecież sobie... A nie, przecież klucz będę miał. No jak? No kurde, nie mieszajcie mi. A nie proście wbić w dzień, wziąć klucze z garażu, wrócić w nocy. Niekoniecznie. Bo będę musiał przejść przez całe mieszkanie do garażu, a to nie będzie takie proste. Dobra, jeszcze są. A czekajcie, nie ma okna do garażu może tam? No nie. Czy to... Kurde, to jest garaż, dobra. Dobra. Już wszystko wiem. Już wszystko wiem. Już wszystko wiem. Już... Dobra, teraz to mamy. No bo to jest, kurde, operacja przemyślana. To nie jest tak. To nie jest tak. Jak wam się wydaje, że jest. Robimy to teraz profesjonalistycznie. Do 19 śpimy. Nawet do 18 następnego dnia. Teraz idziemy im opędzlować klucz. Czekamy do nocy. Oni wychodzą. My robimy, co mamy zrobić. Zrobione. Siema, panie ciciwy. Nie, kurwa! Jeszcze raz. To jest... To trzeba na spokojnie. To jest wszystko spokój. Tylko spokój może nas ocalić. A ja tego spokoju właśnie nie mam. Która jest? 19. To już za późno. Przepraszam. Zresztą kogo ja przepraszam? Moje auto. Mogę sobie rozwalać tak, jak mi się chce.
Tytuł gierki Thief Simulator. Siema Mateusz. Gra wychodzi pod koniec tego miesiąca. Siema Kibi. Dobra, pomału. Teraz. A, 9 listopada. No to nawet szybciej. Tak myślałem, tak coś myślałem, że pod koniec dopiero. Bo mi napisali later this month. Coś tu jeszcze jest ciekawego? Nie. Dobra. Jakby mnie tu nie było. A to już tak było. Dobra, teraz na spokojnie, żeby się zaś nie zdupić tego. Która jest? 19:20. Niech oni gdzieś pójdą. Albo niech już po prostu wyjdą. Sąsiad z domu obok możecie zobaczyć. Dobra, spokojnie. Jak na wojnie. Niestety nie ma tu czołgania. Bo by było, mogłeś czekać już w garażu. Nie, bo jeszcze by weszli do tego garażu i by był przypał. Co ona tam, kurde, świruje? Pawiana. Dobra. I teraz oni za... A, to nawet się nie kali iść. Oni za chwilę wychodzą. Ale ja sobie poczekam później, żeby mniej ludzi było. Ja bym ich ciulła i zabiła. Niestety nie można ich ciulnąć i zabić. To jest niedozwolone. No i tak na spokojnie, żeby mieć czas. Żeby mniej ludzi łaziło po ulicach. No i dziękuję. To co, jakieś pamiąteczki? Jak już żeśmy tu przyszli. O! Kurde, nie ma już placu. Czekajcie, co mam w ekwipunku takiego? Kurde, w sumie fajne rzeczy, nie ma co wywalać.
Nie ma gdzieś hajsu, ale... Kurde, safe. A, jest hajsik. Ale by była beka, jakby losowo wracali wcześniej. A tu chyba nie ma piętra. Tu jest drugie piętro jeszcze? Nie, no nie ma. A po co im pokój dziecinny, jak oni dziecka nie mają? Dobra, nie ma co. Całkiem sprawnie. Może mieli. Może im odebrali. Jak se dali okraść chałupę, to nie mogą być dobrzy rodzice. Albo sprzedali. Albo w drodze. Wiele ta gierka stoi, jeszcze nie wiadomo. Top. Przyszedł Jugendamt. Ja. I chyba już możemy. Tak. Już możemy. Welcome back. Welcome. X-Cube, 700 dolarów. Nie najgorzej. Dobra. Elektronika. Ucz się. It's time to check your hacking skills. Make sure you buy the right tools. No i teraz zaczynamy, moi drodzy, zabawy hakerskie. Narzędzie do hakowania. 5,5 koła. Lepiej, żeby było warto. No i cyk. Dobra, to tylko wyglądało tak. Good work. At this rate, we'll be done with you in no time. Now, send me the tablet on Black Bay. A jeszcze sobie zhakujemy to. Kurde. Tu musi być tak.
Nie ma innej opcji. I tu musi być tak. A tu musi być tak. You know they buy car parts on Black Bay, right? But you gotta skill up if you want something to sell. Teraz musimy poznać kradzież aut. No to za jeden punkcik. Usuwanie części samochodowych, kradzież aut bez alarmów. A na końcu będzie kradzież okrętów podwodnych. Idziemy jeszcze opylić tamto do Jubilera, czy do Lombardu. Kradzież złotego pociągu. Welcome back. Tak, masz 1200, cyk. Dobra, czy my tu jeszcze mamy coś? A właśnie, tam może było coś nowego. Nie popatrzyłem. Kradzież asterki. Ta. O, jest! Wybij okno na pierwszym piętrze. Okej, to proste się wydaje. To tak na rozluźnienie. Po tych skomplikowanych akcjach. Siema, Nomadinho. Dobra, gdzie to było? 101. A to zaści! O Jezus. To im trzeba wyłączyć zasilanie. Już ich tu znam na pamięć. I jadymy. Uuu, sneaky pasier! Oh my gosh! Poproszę kusika do sneaky pasierba i wcześniej do Shieldersa też i Niklaus Love. Kurde, łazi jakaś pizda. Willkommen, bienvenue, welcome. Fremde, étrange, stranger. Glücklich zu sehen, taram tam tam tam. Happy to see you, bleiben, reste, stay. Willkommen, bienvenue, welcome. In cabaret, oh cabaret, oh cabaret. Kurwa mać. Sidry grać. Dam radę! Dam radę! Freeze! Nie dałem rady. Dobra, styknie tych przygód więziennych, teraz to już więziennych, bo nie wytrzymię w tej... Dziękuję bardzo za uwagę na YouTubie. Tak wyglądała profesjonalistyczna, złodziejska robota. Sub i dzwoneczek. I zapraszam na streamy. I dziękuję za uwagę, cięcie. A, to był... Thief Simulator, wydany przez Playway, premiera rzekomo 9 listopada na Steam. Do usłyszenia.